Pan z wami I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Maryja rzekła, wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. A Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia. Rozproszył pyśniących się zamysłami serc swoich. wstrącił władców stronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługom Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał, Naszym ojcem, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maria pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto Słowo Pańskie, A to jest Duchu Święty, przyjdź. Oddaję i poświęcam Ci siebie. Przyjdź i działaj we mnie, aby płonął w moim sercu ogień Twojej miłości i światła, abym był prawdziwie uczniem Jezusa, mojego Pana, głosił moim życiem, modlitwą, słowem i czynem, nieskończoną miłość i miłosierdzie Jezusa, ku chwale miłości Ojca moim zranionym braciom i siostrom. Przyjdź, Duchu Święty, abym stał się płonącym ogniem Twojej miłości przez niepokalane, umiłowane serce Maryi. Namaszczaj to słowo, Duchu Święty. Namaszczaj nasze serca. Shalamekhadila, halamashala, adonai balachitulocha telesz tal Hamaria. Adonai bar Adonai. E, czytanie z pierwszej księgi Samuela e, opowiada nam historię Anny Samuela. Anna po wielu latach e, otrzymała łaskę poczęcia. Wcześniej. Anioł Pana ukazał jej się, zapowiedział to, że jej prośba jest wysłuchana. A ona przed otrzymaniem tego daru syna modliła się, obiecując Bogu, że kiedy Bóg obdarzy ją synem, ona poświęci swojego syna na służbę Bogu od dzieciństwa. Więc Bóg spełnił e, e, tą pokorną modlitwę, prośbę Anny, a Anna spełniła swoją obietnicę. Kiedy już chłopiec miał trzy latka, kiedy w tym czasie ostawiano już e, dziecko od piersi matczynej, e, w tym czasie też e, Bożni e, małżonkowie przychodzili jeszcze do e, przybytku Pana, aby modlić się za siebie, za swoje dziecko. E, a tutaj jeszcze jest e, związane to z tym, że e, to dziecko zostało przekazane pod opiekę kapłana Halego, który opiekował się przybytkiem Pana i który był e, wiernym Panu. Aby nauczył Samuela tej wierności, tego posłuszeństwa e, słowu i woli Boga. Więc e, ona również dziękuję Panu Bogu, e, składa przed Helim e, świadectwo na Twoje życie. To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed Tobą i modliła się do Pana. O tego chłopca się modiłam i spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję Go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany Panu i oddali tam pokłon Panu. <laughs> Więc e, ona wyjaśnia Helemu, ten chłopiec jest darem Boga. Ale on nie należy do mnie, nie jest moją własnością. Jak to niestety ciężko, często się zdarza, że kobiety, matki, bardzo są przywiązane do swoich dzieci. Często właśnie w taki sposób niezdrowy e, i nawet zniewalający. Tak żeby te dzieci, szczególnie chłopcy, synowie, byli zależni od matki. E, żeby ten syn tak czci, szanował, czcił, kochał swoją matkę i troszczył się o nią, żeby spełniał wszystkie prośby jakieś, czy polecenia swojej matki. I to się zdarza, że ktoś nawet jest w małżeństwie, a każdego dnia wiele razy dzwoni do swojej matki, co ma robić, albo co robi, że zdaje sprawę ze swojego życia, ze swoich spraw. Jakby był dalej małym Chłopczykiem. E, dlatego trzeba, aby matki, swoje dzieci, swoich synów ofiarowali całkowicie Bogu na chwałę. A jeżeli będzie się to również Panu Bogu podobało, żeby to dziecko czy te dzieci służyły Bogu. Teraz to już jest rzadkością, ale. Jeszcze, jeszcze kilkadziesiąt lat temu zdarzały się przypadki, że małżonkowie, którzy mieli dużo dzieci, bardzo wiele z tych dzieci szło do zakonów, do kapłaństwa. Niektórzy też zakładali rodziny i to wszystko było zdrowe. Nie było tam jakichś patologii, jakichś, tak jak dzisiaj się zdarzają, jakichś takich różnych też niewierności, zdrad, swojego powołania. Yy, I to było piękne i to może, być może zdarzy się, że w niektórych przypadkach to powtórzy się, ale to rzeczywiście już jest rzadkie. A życzę też to wielu osobom, które będą słuchały tego słowa, żeby ich dzieci ofiarowane Panu Bogu i Maryi służyły wiernie Bogu. I kiedy e, Anna ofiarowała właśnie swojego syna ze swoim mężem, e, dobremu panu, przez również stawnictwo Helego, potem e, wymawia, wyśpiewuje hymn. E, pieśń, która jest magnifikat e, Anny. <tryk> Dzisiaj ta pieśń była śpiewana. E, Anna raduje się. W Duchu Świętym. I kilka wieków później podobnie zachowuje się Maria Niepokalana. Ona też wielbi swojego Boga, raduje się w nim. Na pewno na pamięć znała tą pieśń Anny i możemy się domyśleć, że często się tą pieśnią modliła, bo to pieśń duszy tęskniącej za Bogiem, a jednocześnie wdzięcznej za. Wszystkie łaski i dary, które Bóg w opitości wylał na tą duszę, w tym wypadku też na duszę Maryi. Więc zachęcam również, żeby nasze życie było magnifikat, czyli wysławianiem Boga za wielkie rzeczy, które nam nieustannie czyni. A jest za co dziękować Panu Jezusowi w Duchu Świętym, ku chwale Ojca. I dobrze jest też śpiewać sobie tą pieśń Maryi, czy tą pieśń Anny. Przynajmniej niektóre te słowa początkowe, wielbi dusza moja Pana w ramach takiego aktu szczelistego. Żeby nasze życie duchowe, modlitewne było bogate, a jednocześnie proste. Ale nie płytkie, nie powierzchowne. Bo prostota to również w przypadku spraw duchowych jest miła Panu Bogu. Pan Jezus powiedział e, i to wiele razy do świętej Faustyny, że im, im jej mowa, jej modlitwa jest prostsza, tym bardziej Go, Pana Jezusa, zachwyca i bardziej jest wysłuchana. Więc nie trzeba się sielić na jakieś wielkie słowa przed Panem Bogiem. Tylko Panie, ufam Ci, dziękuję, miłuję, chcę być z Tobą. Moja dusza wielbi Ciebie. Chcę iść zawsze za tobą tak jak Anna, tak jak Maryja. Wszystko moje oddaję Tobie. A Wy, drodzy, mający jeszcze właśnie dzieci, wnuki, oddajcie jej często e, Panu Jezusowi, Marii, czy opiece świętych. Między innymi tak uczyniła też e, mama e, świętego ojca Pio. Ojciec e, Pio często o tym też wspominał że to, że on potem tak bardzo był można powiedzieć wręcz zakochany w Maryi, tak bardzo ją umiłował. to dlatego, że tak bardzo Maria tak bardzo właśnie Maria była czczona przez jego matkę. I właśnie jej matka, jego matka właśnie z takim żarem, żaliwością, miłością swojego syna i pozostałe dzieci ofiarowała Maryi. Dlatego to ma wielkie znaczenie. To nie jest coś takiego mało ważnego. Więc niech e, Maryja dzisiaj też będzie przez nas e, uczczona, umiłowana. Odawać się Maryi to wielka radość dla duszy. Wielbi dusza moja Pana razem z Marią, z aniołami, ze świętymi. Z naszymi patronami, I jeszcze tak jak zawsze, w ostatnich dniach, taki krótki dodatek związany z antyfoną Adwentową, dzisiaj już kolejna krótka. Antyfona, taka można powiedzieć, modlitwa, akt szczelisty, królu narodów, kamieniu węgielny kościoła. Przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś. Czyli tutaj e, Kościół na głos ogłasza całemu światu. Czekamy na Króla, który jest Królem wszystkich narodów. Szczególnie tych, które służą Mu. E, I jest, przypomina tutaj Kościół Chrystus kamieniem węgielnym Kościoła. Nie byłoby w kościoła, gdyby nie było kamienia węgielnego tej mistycznej, nadprzyrodzonej budowli, jaką jest Kościół. Jezus, podstawa świątyni Bożej, jaką jest Kościół. I słowa kolejne: Maranata, przyjdź. Zbaw każdego człowieka. Z mułu, z prochu go utworzyłeś. Zostaliśmy z prochu tej ziemi, ale po to, żeby być skarbem nieba. Dzięki Jezusowi. Nasze ciała są tak marne i słabe tutaj, ale w niebie będą nieśmiertelne. Tutaj są podobne do gliny, a tam będą podobne do, w niebie do diamentu. Dlatego czekajmy na przyjście naszego Pana. On nas zaprowadzi tam, gdzie my sami nie mamy siły ani wiedzy, jak dojść, On nas zaprowadzi do Ojca. Ujrzymy przez Niego, Jego umiłowanego Ojca. Więc czekajmy na to, trzeba, żeby tęskniło Twoje serce za Królem Narodów, kamieniem węgielnym Kościoła.